Disco Star. Moi drodzy, obok mnie gość specjalny Paweł z formacji Faster, niezwykły duet. Nie ma drugiego Pawła, ale... No nie ma, niestety nie dojechał dzisiaj. Ale jest połówka, czyli drugi Paweł, który jest stąd z Olsztyna. Tak, tak, no w sumie my obaj jesteśmy z Olsztyna. Akurat dzisiaj mój kolega Paweł nie dojechał, no ja przechadzałem się gdzieś tu nieopodem, mówię, no zajdę, no akurat, mówię, no nie mogę sobie tego odpuścić. Moi drodzy, tak, tak, to właśnie Pawła znacie z wielkiego przeboju Audi w RPG, a dzisiaj trzymasz kciuki za twoich lokalnych przyjaciół? Tak, 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 no dzisiaj formacja Disco Kwiatki zagra właśnie nasze Audi w LPG, no trzymam mocno kciuki, żeby mi się udało. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi, jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod Kiesa. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi, wsiadaj Junia, zamknij drzwi, w Audi dam banana ci. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi, jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod Kiesa. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi, wsiadaj Junia, zamknij drzwi, w Audi dam banana ci. I wszystkie rączki wysoko, LPG, panem wsi, LPG. Dobra, dobra. Dziękujemy. Energii wam nie brakuje, no, można je wam nawet pozazdrościć. Radek, no... Wiesz co, nawet nie będę oceniał, bo nie wiem, jak to ocenić, no bo na pewno zasługują na to, że pójść do Warszawy, ale w Warszawie będzie powtórka z rozrywki i w ogóle nie wiem. To jest taki etap programu, że ja dzisiaj w ogóle jestem jak Święty Mikołaj, jakiś nie mam pojęcia. Dobrze, widzimy się w Warszawie. Chłopaki, chłopaki, dzisiaj Warszawa, no i walka o marzenie, tak już na maksa, jak będzie dzisiaj? Będzie elegancko, jest pozytywnie, mamy moc, damy radę. Autorską piosenkę zaśpiewamy swoją. A ty kochaj mnie. A to nieźle. Sporo już numerów macie na koncie? No, już mamy teraz 9, 10 wychodzi już niedługo. Kogo się szczególnie obawiacie? Się pełna komisja jurorska. O, no chyba Czadomena i pani narożnej. Czadomena najbardziej. No. Znamy się chyba dobre parę lat, a przynajmniej tak zdaje się nam. Znamy swoje wszystkie dobre strony, złe też gdzieś trzymamy w sobie. Czasem mamy siebie całkiem dość, czasem brak nam kogoś obok. Nieprawdą jest, że nasze życie jak film, zawsze dobre zwycięża w nim. I wszyscy, a ty kochaj mnie i nigdy nie przestawaj, a ty pragnij mnie. Ta noc będzie dla nas, a ty kochaj mnie i nie mów, nie wypada, jutro też jest dzień. Nie zapominaj, mała. No koniec DJ Chris. Jak można być nie w tempo w mikrofon? Dobrze. Ale... Chłopaki, jak daleko macie do Warszawy? No tak, z 200. O, to czyli 402 strony. To słuchajcie, nie ma sensu naciągać was na koszty i powiem wam brutalnie w oczy. Widziałem przecież was już w poprzednich edycjach, tak? Się spotkaliśmy. Widziałem was na castingu. Czekaj, to jest jeden tak. O, tak, w Olsztynie. I naprawdę jak dzisiaj widzę tutaj was, to jakbyście się ustecznili, to było najgorsze wasze wykonanie, jakie ja widziałem. Straszny stres. No to rozumiem ciebie, ale skoro idziesz do takiego programu, to musisz... Pana Czadomena się boimy strasznie. Nie. Musicie sobie zdawać. Gadacie ze mną, czy mnie słuchacie, czy nie? To nic się nie dzieje. Chłopaki, szkoda pieniędzy na paliwo. Grajcie we własnym zakresie, bawcie się tym. Na pewno macie jakieś imprezy własne. No, to nie jest jeszcze czas, na pewno dla was. Cześć, jestem Rafał. Robert. I Patryk. Tworzymy zespół Boys Band. Pochodzimy z małych miejscowości Sosno, Radzynek i Żałę. Są to wioski. Ale oczywiście nie wstydzimy się tego i zawsze będziemy z tego dumni. Lubimy zespoły, które grają na żywo, czyli perkusja, jakieś dodatkowe instrumenty. Wzorujemy się na zespołach takich jak Powerplay, Playboys i wszystkie, które oczywiście mają gdzieś tam w zanadrzu perkusję, gitarę, klawisz. To jest ich hobby i pasja i również praca, bo chcemy w przyszłości oczywiście z tego żyć. Ponieważ to kochamy, lubimy to robić. Sprawia nam to wielką przyjemność. Próbujemy swoich sił w programie Disco Star, aby sprawdzić swoje umiejętności, zobaczyć, czy sobie poradzimy i oczywiście zostać gwiazdą Disco Polo. Tylko moja, już do końca świata i tylko ta szalona małolata. Moja lady, co będzie nasza noc? Niech
chcę już czekać, no chodź ze mną, chodź. Bo ja wchodzę na parkiet, widzę ją z daleka. Wiem dokładnie, tylko na mnie czeka. Będzie ze mną do białego rana. Cudna, piękna, zawsze roześmiana. Wchodzę na parkiet, widzę ją z daleka. Wiem dokładnie, tylko na mnie czeka. Będzie ze mną do białego rana. Cudna, piękna, zawsze roześmiana. Takim atutem i plusem dla was jest właśnie twój wokal. Masz jakiś taki dziwny, niezwykły wokal, który jest fajny, który mi się podoba. No taka chrypa, nie wiem. Typowo taki zabawowy, no, wiesz, imprezy takie właśnie. Ale co, Maniek, to jest taki wokal evenement. Tak. Gładki, przyjemny, miękki, a jednak chrypa, która nie jest nachalna. No. Jak dla mnie, dzisiejsze disco, zerowa. Dobrze, Mazia? Tak, słuchałam i nagle w tym refrenie patrz, kurczę, ty śpiewasz inaczej, starasz się dodać coś od siebie. No i wiesz, i to mi się na przykład podoba. I fajnie, za to cię szanuję. Jeżeli chodzi o resztę zespołu, to jakoś tak się w ogóle nie skupiałam. Panowie, na was przepraszam bardzo, bo tutaj ogólnie wokalista zrobił... No bo zrobił, najważniejszy. Wokalista zrobił robotę. I Paweł. Wokal stary, the best of. Nie słyszałem w Polsce takiego... Nie, sorry. Ty mało słyszałeś. Moment. Idź ze śpiewaj. Jak razem słuchajcie, siedzimy w pokoju, to mówi, że ja jestem najlepszy. Marcinowi słodzi, wiecie, nie? Radek tak, Magda tak. To, co powiedziałem, bytną. Paweł też tak, jest na tak, no. Oczywiście. Zespół Boys Band zasila grono wszystkich uczestników, których już zakwalifikowaliśmy do odcinków eliminacyjnych. Ale prawda, nie, jest... Zatem gratulujemy i witamy. No i cóż, będziecie walczyć. Udało się. Boys Band, tak? Dokładnie. Ilu was jest? Trzech. Dlaczego Boys Band? Dlaczego taka nazwa? Szliście śladami Marcina Millera? Nie, zupełnie w ogóle w innym kierunku to szło. Po prostu kiedyś stwierdziliśmy, że w naszym zespole są tylko chłopacy, więc Boys, mamy zespół Band. No tak właśnie, a dlaczego tylko chłopcy? No tak wyszło. A będą dziewczyny, jakieś tancerki? Nie, próbujemy, po prostu myślimy, że w męskim gronie po prostu lepiej się dogadamy. Cieszę się, że wam się udało przejść dalej. Co wy teraz planujecie z tym zrobić? No, próbujemy oczywiście dalej walczyć, przygotować się na następne próby i próbować wygrać, no co dalej zrobić. Tysiące myśli przed oczami, twoja twarz. Nie mogę jeść i nie mogę w nocy spać. To tylko dni jak bajka, piękne jak tysiąc róż. I ten, o kurczę. A co cię podkusiło, żeby tu przyjść? Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera, ja ze swoim szczęściem biegnę w świat. Dziękujemy, było pięknie, ale nie dzisiaj. Wiem, właśnie zauważyłam. Trzymaj się. Czy my się już znamy? Chyba trochę tak. Trochę tak, ponieważ dlaczego, co, gdzieś, kiedyś... Kiedyś graliśmy wspólnie w Nevada, w Nory Wiechy, z tego, co kojarzę. No Marcin. Ja grałem w zespole, z tego, co pamiętam, to Faktor. Z tego, co pamięta. Faktor. Faktor, Przemek i Mariusz. No. Nieźle było tam na backstage'u. No było, było. Ona jest taka idealna, ma coś sobie... Tak pięknego, co przyciąga cię jak magnes. Dziękujemy. Jak się czujesz? Fajnie? Wszystko okej? Okay? Przybijesz radę, piątkę? Tak. Nie stresuj się. Raz, dwa, trzy. O, teraz jest okej. Okay. Fajnie, dobra. Zabiorę ciebie na koniec świata, gdzie nikt nie znajdzie nas. Zabiorę ciebie i już
już nie wracam, niech w miejscu stanie czas. Powiem ci, że śpiewasz Zabiorę Cię. Ja cię może na koniec świata bym cię nie zabrał, ale ja na drugi etap programu do Warszawy, to może bym cię zabrał, no. Chciałbyś pojechać? Tak jest. No to ja cię zabiorę, no. No to dziękuję, dziękuję. Ja jestem na nie, sorry. Po prostu dla mnie to nie, no, to nie, no. Niestety. To czyli dziękuję. Na castingach najważniejsze jest wsparcie, szczególnie ukochanej osoby, obok mnie Adam i twoja dziewczyna o imieniu? Weronika. Cześć, witam was serdecznie. Cześć, Adasiu. Witam serdecznie. To będzie ten dzień, jak myślisz, uda się dzisiaj? Mam taką nadzieję, myślę, że się uda. Słuchajcie, dzisiaj poszukujemy ciekawych, fajnych postaci. Powiedz mi, skąd przyjechałeś, co robisz w życiu na co dzień? Ja jestem z okolic Pońska, tak jak moja dziewczyna. Aha. Ogólnie jestem dopiero po szkole, skończyłem technikum samochodowe. Planuję z tym disco polo naprawdę, jako szkołą tą muzykę tak naprawdę. Próbuję z tym dalej. Ale poczekaj, tak łączę fakty, chyba z Pońska robić, że z formacją MIG, to prawda? Tak, oczywiście, no. Tak, jest formacja MIG, jest formacja Spontan, chłopaków pozdrawiam. Twoi idole, formacja MIG, powiedz mi? Tak, no, nawet teraz będę ich piosenkę śpiewał, bym wymarzona, także też was pozdrawiam oczywiście. A pozdrawiam formację MIG, na pewno trzyma ty za ciebie kciuki. Powiedz mi, jak wygra czy nie wygra? Wygra. To Buciak na szczęście. Trzymamy kciuki! Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona duże ma złoto. To ta, która szczęście mi da. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona duże ma złoto. To ta, która szczęście mi da. Kochani, gdzie są wasze dłonie? Tu! Jedna druga, tu! I oczywiście! Dobra. Dziękuję bardzo. Wiesz co, no nie będę jakoś tak mówił mocno tutaj, no... Trochę tych krzaków było, to mnie tak ukuło w ucho, powiem ci, chociaż no mamy tutaj... Wiesz, mi się podobało to, wiesz, ta jego kreatywność, że on tam, wiesz, po swojemu trochę tam, wiesz, dlatego tam, wiesz, się wysypywał, ale to takie sceniczne było, no, że, wiesz. Co dostałeś na Mikołaja? Dostałem troszkę kasy, fajne skarpetki od dziewczyny, którą bardzo pozdrawiam. A co my damy na Mikołaja? No zabierzemy go do Warszawy, tak? Bilet do Warszawy, no. No tak, dobra. Witamy ciebie w Warszawie, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziadek Mróz, Marcin i Mikołaj Radek. Do zobaczenia, dzięki. I chociaż miewałem w swoim życiu różne stany, z nich jest najlepszy ten zakochany. Wolne utwory są takie, że można w nich się bardzo dobrze pokazać albo bardzo dobrze pogrążyć. I powiem ci, i ja czekałem, jak była ta głoska, taka przeciągnięta, no to było trochę takie niechlujne z twojej strony. Powinieneś się bardziej pilnować. No tutaj, powiem ci szczerze tak, ten wykon na karaoke jak najbardziej. Dobra, głosujemy. No nie, po prostu nie. Paweł, nie, Magda i Radek. Nie tym razem. Dziękuję ci, Adamie. Dziękuję również. Proszę. Powiedz mi, Disco Star to dla ciebie jaki to jest klimat, jaki to jest program? To jest program, który na pewno wychwytuje młode talenty, takie mam wrażenie. No i też daje możliwość spełnienia marzeń. No dobrze, czego nie wiemy jeszcze o Tak Marze, powiedz mi? Pracuję w Lotto, sprzedaję miliony. Tak, ktoś u ciebie kiedyś wygrał coś, czy nie? Znaczy tak, oczywiście no. Tak? Oczywiście. To nieźle. Szczęśliwa dziewczyna, oby była jak najlepiej u nas w programie. Powodzenia, żółwik na szczęście. Ja kocham ciebie tak, jak niebo kocha tak. I nigdy nie przestanę, bo ty jesteś moim snem. Dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Yeah, yeah. Dziś mam w tobie, widzę cały świat, tylko...
cię tak. Tam na koniec świata, gdzie nikt już nie odnajdzie mnie i będziemy razem tylko ty i ja. La 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 la. I ja kocham ciebie tak, jak niebo kocha ptak i nigdy nie przestanę, bo ty jesteś moim snem, dla ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. Dziękuję bardzo. Niewątpliwie masz fajną barwę i masz czym zaśpiewać, powiem ci tak. No i ogromny atut, ty po prostu jesteś sceniczna. No to się rzadko zdarza, że ktoś przychodzi i się porusza po scenie i od razu się chce na tego kogoś patrzeć. Ja odniosłem takie wrażenie, no to moje zdanie. Żeby była reguła, musi zaistnieć wyjątek, prawda? Regułę mamy taką, że nie idzie w parze aparycja pozytywna razem z pozytywnym wybrzmieniem. Co widać po tobie? I to jest właśnie ten wyjątek, o którym Madzia mówi, który podtrzymuje regułę. I takim samym wyjątkiem jak ja, który ma niesamowity wokal i jest po prostu niesamowicie przystojny, tak samo od ciebie, kochana. Głosujemy. Radek, jesteś na? Jestem na tak, z tego względu, że jesteś niezwykle sceniczna i to jest twoje miejsce, tak mi się wydaje. Ale ja bym chciała po prostu usłyszeć ciebie jeszcze w innym utworze. Poczekam na odcinki dalsze. No i pięknie. Madzia jest na tak. No już jestem na tak, jak najbardziej na tak. I bardzo dziękuję Rorom, jestem zadowolony z tego werdyktu. Już 3 razy tak, ja jestem na tak, dziękuję. Bardzo widzimy się w programie. Idzie Jacek, idzie nasza uczestniczka. Cieszymy się? Bardzo, bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że się poprawię, bo jednak krzaków troszkę narobiłam w tym utworze. Ja tam krzaków. Jacek, dlaczego zmykasz? Jacek stał pod sceną, bił ci brawo, klaskał, piszczał, mówi: Boże, potrzebujemy takiej kobiety u nas w programie. Bo dzięki takim kobietom ten program jest coraz piękniejszy, po prostu. Tak. I tylko o to chodzi? Gratulacje. A dziękuję bardzo. Boże, nie, bo on by się chciał po prostu umówić, no. Poza kamerami. Nazywam się Anna Wysocka. Jestem z, można powiedzieć, z Olsztyna. I Ania w Olsztynie zajmuje się? Jestem nauczycielką w przedszkolu. Czyli śpiewasz im trochę, czy nie? Śpiewam. Śpiewam. Śpiewam też na weselach. A, czyli jakiś zespół, tak, czy nie? Czy sama po prostu sobie tam? Nie, no, w zespole. W zespole. Słuchamy, Aniu, proszę. Gdzieś za górami, za lasami, za dolinami żyła królewna z warkoczami. Fajnie wyglądasz na scenie i śpiewasz jakoś trochę tak tajemniczo, takie trochę Barbara Girl, takie nie wiem, ale to było fajne, wiesz co, na pewno na ten etap programu mi to pasowało, zabieram cię, przynajmniej ja w tym momencie zabieram cię do Warszawy. Ja też krótko powiem, jedziesz do Warszawy i tyle, no bo tutaj było przynajmniej pa, o. Przynajmniej z ręką na sercu mówię, tak, to jest ta osoba. Moja droga, widzimy się w Warszawie. Mam nadzieję, że tam dopiero pokażesz, na co cię stać. Ja gratuluję ci dzisiejszego sukcesu, ale mam nadzieję, że wypracujesz sobie miano Disco Star. No, ja mam taką nadzieję. Dlatego trzymam za ciebie kciuki. Widzimy się w Warszawie. Powodzenia. Oni ci nie wezmą, kochana, to ja cię biorę. Naprawdę. Dobrze, Maciu, dziękuję. Proszę bardzo. Sympatyczna dziewczyna, urocza. Piękna. Tak, piękna. Za to cię nie lubię. Masz fajniejszą figurę niż ja. Przecież widzimy. Taki rzecz. Dobrze. Nie, no ogólnie wszystko tutaj gra, tylko że jakoś tak nie wiem, czy do mnie trafiłaś, wiesz? Dobrze, no nie wiadomo, czy zagrało, tak? U ciebie do końca. Dobrze. Coś I Radek, zagrało, proszę bardzo. Wiem,
Gdybym miał cię oceniać za twój styl i w ogóle jaka jesteś na scenie, to w skali od 1 do 10 dałbym ci dychę. A jeżeli miałbym oceniać wykon i brzmienie tego utworu, to może po prostu ta piosenka ci nie leży, to dałbym ci, nie wiem, 4. Tak jest moje odczucie. No. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Zatem formalność, Pawle. Jestem niezmienny. Czyli jesteś dzięki na tak. Dobrze, Madziu? No dobra, dam ci mały plusik. Dwa razy tak. Dzięki. I Radek? A ja ci powiem, że to moje przekleństwo, bo ja zawsze muszę być szczery i wiesz, i wierny sam sobie. I też chcę być sprawiedliwy dla ciebie i dla siebie, żeby nie ulegał tutaj, wiesz, jakby naciskowi. No, ta 4 to jak dla mnie, no pięknie wyglądasz, naprawdę. Ta 4 to trochę za mało, żebym był na tak. Jestem na nie. Dziękuję. Wśród tylu kobiet, które tutaj przychodziły, no troszeczkę mi jeszcze nie pasowało, no. Było za mało. Dziękuję, rozumiem. Wiem, że będzie na mnie, ja wiem. Na mnie też zresztą.